that you preach, would you turn the other cheek? Father, 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 help us, and some guidance from above. Cause right now people have me questioning, where is the
Siemka. Siemka. Aj, nie dowierzacie, co? Żniwa! 26 czerwca zaczynamy żniwa. Wczoraj była próba robiona, 20 arów skosiłem i dzisiaj jedziemy kosić już na dużą działkę, ale późno wyjechaliśmy, bo była kiszonkowa pogoda, kisiło się wszystko, ale będzie dobrze. Tutaj jest bardziej dosknięty, gdzieś koło 14 powinien mieć. Tata ciekawy, czy już dojechał z headerem, czy nie dojechał, bo to jeszcze nawigację ustawialiśmy, już wszystko jest sprawne, podobno. Coś tutaj jakimi szczela uderza? Co tam jest? A butelkę pewnie haczę. Taty nie ma. Nie widzę. No i tutaj musimy się doczłapać. Dobra, widzimy się później. Uważaj! Ja wózek tam podciągnę, bo nie będę zostawiał, tak? Co? Jak chcesz. Z tamtej strony zabezpieczone? Nie.
Nie działa! Nie wiadomo, czy to działa, czy nie działa. Ścielimy. Ach, chuj, kurwa, jutro będziemy noże zmieniać, bo nie ma sensu. Ale trzeba podbieracze założyć jednak, bo to tutaj dziki zbuchtowały, to nisko ciągnąć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13. Kto z kombajnistów sikał ze schodków? Ach. Ale ścieli. Kurde, i to tylko 130 kg w czystym składzie. Niesamowite, nie? W lutym jęczmień zamknięty. No niesamowite, ładny jest, powiem wam. Rozrzuca, nie? Jednak zobacz, sieli, nie? Ogólnie bardzo ładnie idzie koszenie. Ale jest wydajne, dobro. Godzinę tak, nie? I tylko kieruj, żeby prosto leciało. Ja będę usypywał.
chyba założę, ale ja nie wiem, czy będziemy kosić, bo to kurde jednak jeszcze mu się potrzebuje. Jutro może... Nie wiem, o co tu chodzi. Myślałem, że taki słaby ten jęczmień mam, a tu jednak jest ładny. To z tamtej strony taki lekko słabszy, ale... Czy to Marek zaora? Dlaczego? No bo to na raz musimy orać. To za duże tak będzie? Gryka jeszcze sieje tutaj. Ale to taką z nastawieniem na to, że jeszcze ją zbierzecie, tak? Tak, normalnie. O ile w ogóle gryka jest? 1500, od 1200 do 1500. To tak jak powiedzmy się pojęczmy do siebie, to ile jeszcze można tego zebrać mniej więcej? Tak około. Tonę, półtora. Bo jest dobry termin w tym roku, nie? Już lepiej, nie? Wygląda. Chcesz podbieracze? Tak. Podnośniki łanu to się nazywają to poprawnie, panie Uber. Ja się nie... Mnie też poprawiali. Dzięki internetowi to ja tutaj się nauczyłem dużo funkcji życiowych. No, tak zawsze jest. W teorii, jak to się mówi, teoria na 6, praktyka na 3+. Jak zielone jeziorko się wpierdzieli. Jak będzie zielone, to nie koszenie, tylko do sklepu. Piwo dzisiaj bijemy, grilla, kurde, niech inwestor się stawia, nie? Na poczet dożynek. No, dożynki są, uruchomienie było, nawigacja chodzi. Może się jebać, jutro będziemy na kacy ukosić, będzie tak i tak prosto, nie? Tak jest. Bo to jest motto u Agrobowera. Ręka. Nawet najebane będziesz kosił prosto. Nie, to nie u mnie. Jak to nie? Twoja firma takie motto nie, miała. Nie, my nie pijemy w pracy. No. To nie te tereny. Ale łupie mocno, nie? Może jeszcze miękkie ziarno. Wiesz, ziarno jest okej, okay, ale słoma jest nie okej. Okay. Słomie brakuje, ale od piątku, kurde, burze mocne, nie? Szkoda, wiesz? No, ale to nie. Zawsze jest jęczmienie tak, że... Sztuka jest nakosić mokrego, nie? No 15,4 dalej. No ale to jeszcze z tych zielonych też może oddać. No tam odda, tam 0,5% więcej. No ale to już, wiesz, z 15 zrobisz. A później, no, o panie, potrącenia. Co? Ziarko mokre, ale by było, widzisz? 25 by było. Ty, ale to już się łapie pod ten. To już jest ingerencja w wyniki. No. Ja układam, ustalam jaki ma być to wynik. Jak z wyborami, nieważne jak ludzie głosują, ważne jak to głos liczy. O, trafi się jakiś mokry. 74. Co się śmiesz? Ale wiesz, bo to też jest tak. Masz średnio 15. To wszystko przy siebie. Powiem na... Markowi, że ja chciałem nie kosić, tylko chciałeś ty uruchomić uruchomienie zrobić. Powiem wszystko. Ja nie będę mówił tutaj na wizji, kto mnie popędza. No, na pewno. Przewierał nogami. Ale to nie nagrywa nic, nie? A jasne, no. Nie nagrywa. Na zielono. Chyba, tak? Jest.
klika? Miga? Nie wiem, ja się nie znam. Nic nie widzę. Jak mówisz happy coin, to czekaj, ja nie widzę przeszkód. Słuchaj, wezmę cię, łopatę dostaniesz. Na betonie wysypiemy, będziesz rzucał prawo-lewo, prawo-lewo, lewo-prawo. To byś chyba zbankrutował. No? Taki no. Drogi jesteś? Ja mam drogie stawki. Aha. 150 zł za godzinę to nie. No dobra, możemy powiedzieć, uzgodnić, że tak będzie, ale czy wypłacimy, zobaczymy. Dobra, co wy będziecie dalej dłubać? No co, no musimy ten... Wiesz, Kościu, dalej czy nie? Chyba. Oś zgaśnie sam zaraz. Dobra. Jak się schodzi. Wyskakuj. Możesz sobie ten. Szybki możesz mi wyczyścić jak chcesz, tam umyć jest szmatka. Umyć panu szybki. Tak, 5 zł. Zobacz. Umyć panu szybki. Nie w ogóle słyszałeś w radiu, czy nie? Tak, ale jak jedziesz, to jedź równo, bo ja wtedy sypuję. Przecież jak robiliśmy zawsze. No mam równo, ale nie usłyszałem ile mamy jechać. Nie odpowiedziałem. 2 na godzinę pokazywałem. Tutaj to ściągasz. No. Się ściąga całkiem. Na przykład. I się tutaj zaczepia. Wkładasz jak najmocniej. I tu. Cyk. Miałem bez tego kosić, bo nie lubię. Ale jestem zmuszony. Niestety. Mam legi, proszę państwa. Ogólnie można wszystkie odczepić. Masz. Dobra, to odczepię mi, ja będę zaczepiał. Nie, to jest mój kombajn. Albo ze mną robisz, albo nie. Jeszcze za moje zdjęcie wiesz ile, nie? To znaczy, to nie jest mój. To jest marka. A co ty potrzebujesz? Na okładkę? Zdjęcie, dobrze, bo jestem w zdjęciu. Chcesz ich wstawić, sprzedam, kupię, zamienię. Jo. Dobra, śmiechem, żartem, teraz uważaj. Ludzie by zaraz pisali, a my mówiłem, gówno kupiłeś. Prawnie to nie był problem, gdyby wystawił coś, czego faktycznie nie ma. Jak to nie? Zainteresowanie klientów by było. No to na pewno. Ludzie tak robią. Posłuchaj mnie, czy ty teraz już będziesz kosił, bo ja bym chciał tą kalibrację anten ci zrobić. Nie, możesz sobie robić. Dobra. Chyba. No chyba tak, kurde, nie ma co sensu, co? Finalnie kosimy dzisiaj do końca, czy... Właśnie, bo jak dam wyżej, to będę mógł wyżej, niżej kosić. Prawdę mówiąc, nie? Nie wiem, ja nie mam doświadczenia. Bo zobacz, tu są 3 dziurki. Jest taka, taka i taka. Tylko 3 dziurki w głowie. Zobacz, jaka różnica jest. Że jak tak, to ci może nie podbierać. Nie? Jak wiesz, jak puścisz header nisko, to ten dziób będziesz miał wysoko. Nie, bo jak puszczę... Weź klikaj tym headerkiem na dół, chcesz? Dawaj, dawaj. Zaraz zobaczymy. Bo jak on musi dotykać ziemi. Delikatnie. Czyli jednak na tamtym lepiej będzie, nie? No bo tak to będzie się bijał w ziemię. No. W takim przypadku. Dobra. Jednak na te górne lepsze, powiem ci szczerze. Dlaczego? No bo niżej będziemy kosić. Wiesz o co chodzi? Czyli podnosisz wyżej. Nie, bo musimy zrobić tak te do ustawienia sobie, żeby on lekko smyrał ziemię, nie? Najlepiej. No ale wiesz, jak masz czubek, to żeby nie było tak, że tu ci będzie, że tymi czubkami nie będzie wybrać. Nie, on tak będzie. A, w sumie to będzie. Tyle będzie, wiesz. Dobra, to zakładajmy, no. Robimy swoje i... A tym John Deere jeszcze będziecie przyjeżdżać, czy nie? Nie wiem. Ale mówi, że jeszcze przyjedzie po wózek czy coś. Ła! Ślepak. Ziarno jest dobre, tylko że... słoma mokra jest. Żywa słoma.
Ogólnie nie lubię z tym kosić. Na małych kawałkach jest lipa, nie? Bo uzgubisz, nie? Wiesz, jak dojeżdżasz blisko, wbije się w ziemię, podnosisz, wyczepił się, nie? Przy zakręcaniu. No, przy zakręcaniu trzeba uważać. Dobra. Oj, ten jest krzywo, bagnę, trzeba będzie sobie... Mogę przynieść na wymianę. Nie, ten bagnet jest krzywo. Chyba, albo... To podbiera, że to są te typu szumy. Ale są krzywe. Dobra, później będzie sobie prostować. My zrobimy szybko, co twoje mamy zrobić i... Z głowy. Tam miałeś na ile przecież, na 3 razy? Co? Tam na 3 razy, tam możesz jechać. Dobra, to chodź, Łukasz. Siliśmy naprawdę niedużo, a bardzo fajnie sypie. Zobaczymy, co za gęstość będzie. A niby ten jest gorszy ma być, a ładnie sypie? Ładnie sypie, no. Ładnie sypie, tak, tak. Mi pokazuje na komputerze 80 arów, to mamy zbiornik. Jest okej. No to jest okej, naprawdę. No. Ale jest naprawdę, jak się kosi go, wiesz, jak gęsty jest? Plus jeżeli... Ja jadę tylko 2 na godzinę, zobacz co się dzieje, nie? 2,5 do 3 miejscami, ale... Patrz. O tym mówię, nie? Ziarno jest suche, a kolanko jest zielone. I dużo takiego jest, widzisz? Zobacz, jakie dużo. Ta słoma jest po prostu jeszcze nie dojrzała. Potrzebuje we 3-4 dni, co najmniej. Czyli chciałbyś tu wrócić dopiero po tych burzach? No właśnie. Zobacz. Widzisz? Jeszcze są zielone. Jo. Jeszcze potrzebują parę dni. I samo kolanko tak podbija tą wilgotność? No. Słoma się nie chce słoma. No w sumie jest miękka, nie wydaje się być taka sztywno krucha. A ciekawe, zobacz, ono ją mietnie, bo tu zielone jest. Zobacz, to jest gnój. To jest gnój po prostu. Zobacz, weź to w rękę. No. No. To jest kurwa jest, nie? Wilgotna i w ogóle ten, od słoneczka fajnej temperatury dostaje. Ma ciężko kombę, 70% do obciążenia. Było widać, że co chwilę przystawałeś, żeby masa przeszła. Na piątek burza i na niedzielę też burze zapowiadają. Jakie prognozy są? Zobaczcie. Prognoza jest taka. Dzisiaj jest 27 stopni, środa. Jutro ma być 31 i na wieczór już przekropić może. Piątek ma być 26 burzy. Sobota 24. Niedziela cały czas deszcz. No cały czas deszcze. Potem i w przyszłym tygodniu ochłodzenie jakieś z tego co widzę, no. 20-21. Więc kurde będzie lipa. Może być lipa. Jutro patelnia. No i kosimy. No zobaczcie jaki czubek. O kurde. Teraz będzie czubato. Pełno. Sto procent. Podbieracze wziąłem, teraz ładnie podnoszę łanę. Podbieracze, podnoszę łanę. Już zapomniałem jak to się nazywa. O kurwa. Nie gadaj. Pasek nie naciągnięty od tej żmijki, żmijkę zasypało pewnie do środka. Ajajajaja. I co teraz? Teraz k***o będzie roboty. Ładny jest, co?
dosyć gruby. Nie, no wszystko chodzi, nie? O dziwo. No nie wiem, może wstałem z fotela, nie wiem. Godzinę, szybciej przesiedziesz jeden, półtora. Nie mogę, cały czas pikasz, że nie ma obciążenia. Co ja schudłem? Ale jest potężny. Śpiewam, to padną. Tylko ty byś musiał tutaj jakoś to wytrzymać. No właśnie. No jak? Ale z tym czujnikiem się nie da jechać. Będzie krzyczał zaraz. Że zajął trasę? Nie, a ja się zorientowałem dopiero po chwili, że rurę mam otwartą. Od początku jechał jest otwarty. Kto normalnie patrzy na kompens? Oho. Aha. Bogaty jesteś, skoro masz dwa telefony. Jest pana godzina. Co tam szybciej kosi? Dawno tak wolno nie jeździłeś, co nie? O ja. Kiedyś do ciebie wrócę. Wejdź zobacz, czy tam nie gubi kombajn. Ja, na nawigacji jeździ. No, Mareczek, bo ja mam pełno! Ciubato! A? Co Bartek przyjechał? Ciubaty zbiornik to na raz akurat pełna przyczepa. Tam brakuje niedużo. Stań tutaj na wprost, ja to wysypuję i koniec, bo to już nie idzie.
Ciągniki są w ciągniku. Nie wiem, po co wyciągać. Dobra, to już szybko. Suchy jest, co? A słoma taka mokra, a ziarno suche. Bo jak się usypuje. Jeża nie ma. Obmucony dosyć ładnie. Za dużo nasypałem tu. Ale wagę ma. Ciężki jest dosyć, co? 7 przyczep, 7 zbiorników, tak? W tą i pół stronę, jedną i pół. Nie, w tą i z powrotem, tak wychodzi. Średnio. To siódemkę na pewno łapie. Może. Wreszcie, to ty chowo wreszcie coś odda. Suchy jest, bo tak się sypie, nie? Ale słoma jest mokra, że ciężko, strasznie ciężko. Jutro noże zmienia, bo tu k***a nic nie tnie. Dobra. Chyba będzie. O kurwa. Ziutko tnę. Nawi się spisuje od Bobera. Elegancko. Zbiorniku chyba, tak? Nie liczę. Dużo jest tego jęczmienia tam? A zależy od co się chodzi, czy nasypane, czy wysypane? No wysypane. Nie da się, panie. Jak wysypane? Gdzie, za? Kto tak sypał? Jak przyjedziesz, to spodziewaj.
Ale to trzeba, kto to zbierali? Zebrane. Już zebrane? No. A kto tak sypał? Bartek? Ja nie kiedy. To Marek. Ale jak, przed czy jak? No tak wyszło. Taki kurwa duży boks. Jedziemy. Mamy dzisiaj czwartek, dzień drugi koszenia. Lecimy na Tychowo, dokończymy tam dzisiejszy ten kawałek. I będzie bajunia. Dzień śniw. Przyjechał do nas Dawid. Witam, witam. I kosimy jęczmień. No, trochę szybciej jeździmy już, 3 na godzinę. Teraz będzie pełny zbiornik. No dobra, jaki czysty, nie? Elegancko. Ja nie wiem, si tam całkiem otworzony, a czysty. Nie wiem, o co chodzi. Tak dobrze umaca, że nie musi iść na powrót. No. Bardzo usprawnia, nie? Nie ma żadnego przystoju. Bardziej doschnięta, nie zabija się. Co jechać z tym, czy jeszcze dosypiesz? Dosypię! Tam jechać, czy tutaj czekać? No nie wiem, czy tutaj... Zawrócisz i tutaj cię dosypię. Czemu on teraz po przyczepę nie pojedzie? No nie ma kto go zawieźć. A my go zabierzemy z przyczepy, pojedziemy. A traktor jest. Przecież traktor stoi, to niech jedzie traktorem. Przecież ja nie będę stał, bo teraz już 3 na godzinę jeżdżę. Ale musi zostać traktor, bo on przebi jedną przyczepę. My go zabierzemy, będzie szybciej.
Niech ten Dawida kolega go zamieni tą BM-ką, on kurwa będzie zablokuje cię. No powiedz mu, żeby zawiózł go teraz. Nie no, my jeszcze raz pojedziemy. Tak? No. A gdzie już jedziecie? No do domu. Tak? No. Ja serio? Ja znam film gotowy. No, tak? No. Dlatego. Co, czy jest to kosi? Kurwa, jest nieźle, nie? Elegancko. To trzymaj się i do zobaczenia. Marka. Na razie. Bo jest suchy, się osypuje. Weź Przemek od plandeki i z jednej strony troszeczkę jest więcej. To niech przesypie, bo będzie leciało. Pewnie komentarze będą, że ta wycieraczka to warta. Tak jest. Widzisz, to jak skończymy to kosić, to stawiasz flaszki. Dziękuję, że nie działa. Jezus. Jak okazja ma stawiać flaszkę, zanim mój jęczmień? No przecież to twój jęczmień, nie? Tylko wiesz, na kogo masz sprzedać? Na mnie! Na szczęście ja jadę w transporcie, a ty faktury dopiero zobaczysz, jak już będzie przelew u mnie na koncie.
musimy poczekać. Bo kierowców nie ma. A trzech. Zapomniało po przyczepę. Przejechali ciągnikiem bez przyczepy. Trzech kierowców. Kurwa, tylko u nas. Taka organizacja sobie przetrę z szyby. Ale ciepło. Śmionek tak wygląda. Ładne. Ale rozumiecie to, że ja mam sita dolne otwarte na 10? To jest nieprawdopodobne, o co tu chodzi. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Tak to mi na powrót daje, a tak to zobaczcie. Przecież ono nie jest grube. Ten typ tak ma. Żniwa 2024. Czekamy na transport. Zajebiście, nie skosimy tego dzisiaj. Odczepicie sobie przyczepę, ty będziesz podjeżdżał, nie? Dobra. Przemek Czubaty, muszę zwolnić. Czubaty, mam zbiornik, muszę zwolnić, bo nie dojedzie. Prędkość utrzymuj 2,5, ja dosypię, nie? Teraz dosypujemy.
dalej, nasypanie. Już ładną prędkość osiągamy, słoma dosycha. 3 na godzinę możemy w locie jechać. Bo ja tak ustawiłem. Nawet. Gdzie on chce tutaj dosypać? Przemek podjeżdża. Kolejny czubaty zbiornik. No takie 3 na godzinę możesz jechać. Zbiornik, zaraz setka. No możesz przyspieszyć i dojechać do rury. Podjeżdżasz. Co tam? No dobra, Pineskie cię wyślę. Wyślę. A co, ty jedziesz ze Sławna? Ze Sławna jedziesz? Tak, tak. Sam? Ja ze Sławną z dzieciakami przyjadę. Dobra. Same zbiorniki wam nakameruję. Nie wiem, co się stało. Kosa się nie kręci. Nie tnie kosa.
jakby coś wpadło. Kosa się nie chce kręcić. Pasek spadł. Jest napinacz. Nie chodziło. No przecież nie ciął. No ma, nie chodzi. Nie chodzi. Pasek jest napięty. Dobra. No to co? To nie, no nie kosiło, zobacz. Kamyczek mógł, no. Kamyczek był. Musiał kamyczek pasić na paskę, gdzie zaczęło ślizgać. O, muszą być dzisiaj te rzynki jak nic. No, jeszcze Jurek przyjeżdża. To już całkiem na pole. Bo był żoną nad morzem, dzisiaj sobie wolne wziął. Dawaj, i tak będziesz miał pełno już.
przyjechał do nas z żonką i dziećmi. Zobacz. Widzisz, jak zakłosy? Tak się kłasi, nie? I ruskiem. Oho! Oho! Jeszcze tego nie widzieli, żeby Ukrainiec na rusku jeździł. W góry, nie? Tylko awarii żadnej nie było. Nie? Bo Ukrainiec siadł, tak? No, Ukrainiec siadł, będzie awaria. Dobry komu, powiem ci, zobacz, kurde, technologia już jest naprawdę... No, to już wszystko, nie? Ale plus... Wskaźniki pracy, 17 hektarów, 19 sypań, ile litrów spalone... Tak? Kamery, tylko brudne są już, tak wiesz, cały dzień się kurzy. To jest na rurę. A zbiornik jak tu masz? Tu masz w zbiorniku, widzisz jak rośnie? Przybywa. Na szybie jest brudne, zawsze będzie brudne, wiesz, a jak wysypie to czyste, nie? Ale dobra, a kokuty na jakim 80%, 80, no. Bo w Wydzierach chyba 75, tak? Tu chyba 85, 90 prawie. Miałeś dużo dzinku? No jest pobuchtowane trochę, nie? Teraz te zostawiłem na najlepsze na koniec, takie, wiesz, stojące, żeby na wieczór, nie? Zdoliłem to wszystko tutaj, te kliniki takie te. Ale ty kiedy się to skosisz? Oby. No. Jeszcze 2 godziny koszenia jest. Czy to masz 18, to skosisz, to docisnuj tak. No nie mogę, widzisz, tutaj mogę tylko tak jak dotąd jest. Muszę sobie to skorygować, widzisz? Ten czujnik nie może przekroczyć 100%, bo zapchamy podajnik, nie? Aha. Bo żeby domuło cały czas, wiesz? Czyste. Ale najgorsze będzie tutaj koło lasu. Ale tam jest wykoszone. Wykoszone już? No. Kamienia złapałem w kosę, taki malutki musiał wejść i kurwa stonęła mi. Ja tak kosę... Nie. Bo by brodę robiło, widzisz? Nigdzie nie robi. Jadę, patrzę, kurwa. Ty, coś to mi nie wpada, nie? A nagle patrzę, kamyczek i paski się zaczęły ślizgać, gorące, szybko wyłączyłem, tak nie, tam będzie widać. Ile jedziesz na godzinę? Dwa? Teraz, no tak 3,5, no bo widzisz, powrót mi rośnie, tam 4 jechałem. No 2 hektary na godzinę, nie? Dobra, widzimy się za chwilkę, nie? Na razie. Na razie.
dawaj szybciej! Jezu, jedzie jakby chciała, nie mógł. On już miał stać tutaj. Tak. To powiedz, tutaj w ogóle nie ma koordynacji. Trzech do odwozu, ja p***le. I kumbaj stoi. Jak sypał tam niżej, kółko robisz, to tutaj na pewno znowu sypie, tak? No wiadomo było, no. Nie? Mam pełno ciubato. Musi podjechać, bo... Dobra, coś się ryka poza kamerą. Aha. Muszę zacząć sypać, bo... Trzy na godzinę. Ujął. Musi uciekać, nie syp tak z grubej rurek. No zaraz ten, no nie mogę, z grubej od razu idzie. O, jak wciąga. Dosypywać, nie? Bez sensu. Bez sensu, ma kombaj chodzić jak najwięcej. Raz jednego dnia 33 hektary udało nam się tak. Ale to na u kolegi akurat jeszcze. Do 3:30 kosiliśmy w nocy. Nie było rosy. Pszenicy. Jęczmienia to nie pokosi tak długo, wiesz? To ten pierwszy boks jest pełny? Dużo jest w tym boksie pierwszym? Oni chyba będą sypać już w drugi. Trzeba jego dosypywać. Ej, chyba w drugi boks niech Bartek sypie, żeby tam nie wysypywać, nie? Przesypie się, ładowarką się przerzuci. To tam zostało naprawdę tak mało do wysypania, ale Bartek mówił, że coś tam jeszcze podgarną po swojemu. Tak? Nie przysypał za? Hmm? Nie przysypaliście za? Ja nie. Tak, tak trzeba na drugi boks sypać, żeby ładnie łyżką i dowozić tam, żeby tak dosypać trochę, żeby tak górka była, nie? Bo jutro to będzie pewnie wywoził. To mówił Marek, że będzie wywoził. No i tak by nie zdążył dwie wozić na dwa składy. Bo zobacz, on jeszcze teraz Bartek nie wrócił i ledwo zdąży wrócić. A tylko odwozi, nie? Co 20 minut jest zbiornik. A tu
klima jest, nie? Oni z Syberii chyba wzięli. I to na jedynce, ale te trójkę? Że to kurę zamarzniemy. Dobra, co robi? Ale oni musieli skąd to wziąć? Skąd? Nie wiem. To robili, ale fajnie kobajen zrobili. Mała kabinka, nie? Mała kabina? Co? Według John Deere to są większe? John Deere większa. Większa? No. A może Dimek byś chciał bizonę pokosić, co? Z tatą. Jedno kółko, to nie wiem. Zapomniany. Od razu byś chciał więcej. Będziesz kombajnistą? Nie wiem. Nie wiesz? Jedno kółko na bizonie to rozwidziałoby się ci kombajnowanie. Tylko oczy ze zwierzą. Naprawdę? Cały, czarny i... Tak. Jak i zęby wtedy. Tylko. I zęby, no. Jak co mi tą ręką wyszysz zęby, to też będą białe, a tak to będzie okej. Okay. Nie ma co narzekać. Ludzie mają gorzej, nie? No, ale naprawdę szacun. Kiedyś na młodość jeździło dużo bizonem. A jest to naprawdę ciężka praca na bizonie. A co było? Myśleliśmy, ja na Ukrainie to kurwa stopki wiązaliśmy. Wiesz co? Jak nie było rzepak kosić, czy tam pszeniczkę, czy tam pszenżyto jeszcze. To jeszcze pół biedy, nie? Ale weź kość taki jęczmień, nie? No. I ta oś ci tu wejdzie. A snopki? No. A snopki robiliśmy na Ukrainie. Też mieliśmy tam... Były takie 90 lata, paliwo było drogie, wszystko to było. Benzyna i tak dalej, to tam... Chociaż mieliśmy gospodarki też i... To... Normalnie snopki. Myśleliśmy kupić kombajna albo snopki takie. Staniesz? Halo. Staniesz? Tak, bo tak nasypiemy cię całego, no. Nie wiem czy jeszcze, bo tu będzie czołsiówka i jeszcze coś. Tu jeszcze 7 zbiorników jest, no. Dawaj. 6 zbiorników na pewno, no. No, cześć. Weź sobie szmatkę i dasz Przemkowi, nie? Żeby sobie nie pobrudził rąk. Przemkowi? No. No zaraz uwalisz ręce, nie? I Przemkowi daj, no. Zwolnić, bo on na podajniku. Zwolnij, zwolnij. Zieloną ścieżkę łapie, dlatego. Ale ładnie jest niziutko wygolowe. Takie coś to się fajnie uprawia. Na zapałkę. Teraz po drugiej stronie będę sypał. A na końcu żółty będzie zbiornik? Tak, bo to tylko w kółko i zbiornik był. Co, dobrze sypie? Z tej strony będę wjeżdżał, jak kółko zrobię. I co? Dobrze sypie? Ładnie sypie, ładnie idzie.
jutrze osiówka jeszcze Bartka będzie pełna, nie? Czym jest ta deska? Nie wiem, tak jakoś dziwnie, bo... Dzwonił i mówiłem, żeby jeszcze przyjechał. Dobra, bo to jest oznaczanie. Ale mnie Bartuś naszło. Na co? Taka kurde... Bąk soczysty? Nie, nie, nie. Taka inspiracja, kurde, taki pomysł mi siadł. Chcesz posłuchać? Głupi? No. No to głupi. Przesypałem razwicę. Nie będzie się sypać? Tak!
Nie będzie się sypać? Nie będzie się sypać? Nie będzie. Co ty gadasz? Czy nie będzie się sypać? Odgarnięte było od tej... Odgarnęliśmy trochę. A... Żeby nie... Żeby on szybko nie jechał. Nie jedź. Bo będzie teraz się sypać. Tą ładowarką później się tamto zapełni na skup. Piękny kurz. Ościsty. Nie ma tak kurz z jęczmienia. Nawet hejterom bym nie dał tego pod poduszkę. Jako kołderkę. Nie dałbym, nie. To nie jest. Nie, naprawdę. Co jak co, ale oszczędziłbym. Czy może ktoś by chciał takie coś? Wyobraź sobie spać w tym? Co? Zaszykane jest. Tu? To normalnie jest. Normalne. Paliwowy tu jest trochę, gdzieś się poci. Poci się paliwówka tylko. A z drugiej? Chociaż tutaj olej leci z tego. No niedokręcony korek był. Niedokręcony. Trzeba sprawdzić jutro olej ile ma. Kurde, jak on ładnie równo goli. Na ile? Ciut wyżej niż zapałka. Weź znajdź jakiegoś kija. Kija znajdź. Cztery kamienie złapane. Kurwa, lepszego nie było. Jeden. Jeden kamień. O, gdzieś drugi spadł chyba. Tu jest drugi. W tamtym sezonie tyle nie złapałem, co z podbieraczami.
Będzie pite.